No, you're laughing, but I really like it. With your hands, like your so soft hands, and this Ja jestem Elena.
No to powiedzcie, co tam się wczoraj stało? Myśmy się wspólnie bawili, a jedna osoba nie przyznawała się do nas. I tą osobą była Helena. Odstawiłaś się, miniowa po prostu odotąd, nie powiem. Wymagiłaś po prostu na mnie takiej mocy, że aż normalnie przykro patrzeć. No, przebrałaś się, odstawiłaś, byłaś na imprezie i jeszcze całowałaś się z obcym facetem. I co z tego, że się całowała? A co się na imprezach robi? Każdy może się napić, przecież to była impreza. Idziesz na imprezę, wypijesz sobie, poznasz ludzi, ktoś ci przypadnie do gustu i idziemy. Sądzę, że w ogóle, że źle robiła, bo czym ona się różni od nas? Czym ona jest od nas po prostu lepsza? Ale to nie o to chodzi, że się zabawić, tylko że ona tam się na imprezie całowała z chłopakiem. No i co z tego? Ale ona mówić, chciała mówić, ale po prostu nie umie mówić. I ona właśnie kontaktów szuka i ona chciała, żeby ludzie zrozumieli. No i co, teraz jeszcze coś zrobiłaś? Teraz? Powinnaś mu od razu o tym powiedzieć, że chora jesteś. Powinnaś mu o tym napisać, a nie go oszukiwać cały czas. Nie miałaś prawa tak zrobić, żeby się nie przyznała do grupy. Odrzuciła nas. Myślisz, że jesteś lepsza od nas? Chciała odrzucić? Czy ona chciała właśnie odrzucić i po prostu iść swoje? Ty głupia jesteś! My takich nie tolerujemy! Łamisz chłopakowi serce i co? Nie będziesz z nami płacić na żadne zabawy. Cały czas będzie od nas chce odchodzić. Będziesz siedziała zamknięta w warsztatach i tyle! I powiemy innym, jak się zachowujesz. Szczerze, będą się z ciebie śmiali. I co, może teraz nawet mu nie napiszesz, że jesteś niepełnosprawna, co? Tylko dalej będziesz z siebie zdrową robiła. Aby tylko udawała, że ona jest taka cwana. Sam Pan Bóg nam to rzekł, po to nam usta dał, abyś mnie całował. Całować nie jest grzech, sam Pan Bóg nam to rzekł, po to nam usta dał, abyś mnie całował.